Wacuś. Ujechać? No szybciutko. Przecież my niczym się nie zajmujemy, tylko kotem i bieganiem. Także dzisiaj nie mam kawy. Kawy z sobą, to za chwilę. To jesteśmy w terytorium Piotra Krzystka. Mówią o sobie raczej, że są ziomami, ziomkami, ziomeczkami, mordeczkami lub kumplami. To tam też ładny obiekcik. Jest kawałek fajnego miasta. Wiedziałem, pozerzy, a nie blokersi. Odcinek 31. Neguje przynależność bohaterów do subkultury blokersów, natychmiast spotyka się ze zdecydowanym, choć skrajnie obraźliwym sprzeciwem ze strony bohaterów. Pokazuje przygody osób nam bliskich, z którymi mieliśmy kiedyś kontakt. Każdy z nas miał styczność z młodzieżą żyjących z dnia na dzień. Bohaterowie mają pogardliwe stanowisko do zwykłej pracy. Widzimy też, że bohaterowie, jak też ludzie w prawdziwym świecie, nie godzą się na taki żywot i próbują kombinować, jak tylko potrafią. Ale również tutaj widzimy, że poprzez nachłonięcie swoim środowiskiem po prostu nie nadają się. Tak jak widzimy, przez to, że bohaterowie wychowali się w danych realiach, nie mają nawet możliwości zorientować się, co jest z nimi nie tak. Panie, że przyszliście? Robią wszystko, żeby maksymalizować swoje zyski. Pewne cechy, które się zdobywa, takie jak slang czy sposób bycia, mogą być oznaką bycia gitem. Czyli rozróżnienia osób, które są z nami i resztą tak zwanych lamusów, zwykłych ludzi, którzy nie żyją tak jak my. Siła, czyli im możesz skrzywdzić, pobić więcej osób, tym posiadasz większe poszanowanie czy znajomości. Kto ma dostęp do lepszego dealera, ten posiada szacun na dzielni, lub kto bardziej ryzykuje życiem, tym jest bardziej spokomordą. A ich główne cele to zaspokajanie doraźnych potrzeb i podstawowych instynktów. Nawet jeśli gdzieś głęboko w środku mają dobre intencje, to ciężar patologicznych realiów społecznych, w których tkwią od dzieciństwa, wpycha ich w autodestrukcyjne zachowania, których skutki, gdy nieuchronnie spadają na członków ekipy, to tylko ugruntowują ich w problemach. Bądźmy razem! Z jednej strony jest to postawa, której zapewne nie życzylibyśmy ani samemu sobie, ani swoim bliskim. Świadomie większość z nas dobrze wie, że w dłuższej perspektywie takie życie przynosi tragiczne skutki. Już na luziku. Jednocześnie jednak jest to forma zuchwałej beztroski. Powinniśmy... Śmiałego robienia tego, na co ma się tylko ochotę, bez myślenia o jutrze i konsekwencjach. I nawet jeśli w praktyce nikt z nas nie chciałby czegoś takiego naśladować, to naturalnie przemawia do pojawiającego się od czasu do czasu w nas wszystkich fantazjach o tym, co to byśmy nie zrobili, gdyby nie ograniczało nas prawo czy normy społeczne. Po trzecie, jednym z głównych powodów popularności kreskówki jest fakt, że sytuuje się ona w dyskursie kontrkulturowym, który wyraża opór jednostek wobec systemu. Zaliczają się do niego również popularne w latach 90. amerykańskie seriale. Istotnym elementem wszystkich tych produkcji jest ekstremalnie prosta, czy wręcz prostacka forma wizualna. Już od pierwszego spojrzenia serial mówi ci, że nie jest zwyczajny. Nie stara się wpasować w powszechnie uznane standardy tego, jak powinna wyglądać animacja. Projekty postaci są wręcz wulgarne, a technika animacji uproszczona do granic możliwości. Jest to oczywiście w pełni celowe. Taki zabieg już na starcie krzyczy wręcz, że serial jest nonkonformistyczny i wyzwolony z ram tego, co uznawane za poprawne. W przeciwieństwie do ładnych, grzecznych i ułożonych animacji, którymi zachwyca się szersza opinia publiczna, my będziemy oryginalni, niepoprawni i wyjątkowi. Co naturalnie przyciąga głównie ludzi młodych, dla wielu których podświadomie atrakcyjne jest wszystko to, dzięki czemu mogą poczuć, że nie wchodzą w narzucane im normy i robią coś innego niż wszyscy. Oczywiście polityczna ocena prezydenta nie ma w tym temacie znaczenia. Zauważmy natomiast, że mamy tu ciekawe zjawisko, w którym ośrodek systemu władzy używa w formie przekazu zaprojektowanej tak, by sugerowała wyrażanie buntu przeciw systemowi. W ten sposób władza, w myśl idei populistycznych, próbuje sprawić wrażenie, że walczy z elitami i jest głosem ludu. Podejmują z widzem grę, która pozwala spojrzeć na otaczający świat z dystansem. Krytycznie, prześmiewczo pokazują współczesną rzeczywistość, dzięki czemu stanowią ucieczkę od problemów i zmartwień. My się nie zajmujemy tylko kotem i bieganiem. Wacuś! Kci, 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 kci. Ujechać?